Hello, good morning. So, we are beginning the fourth unit, Fashion World, czyli świat mody. No myślę, że to będzie bardziej temat dla kobiet. Nauczą się właściwie wszyscy różnych słówek dotyczących właśnie bycia trendy i tak dalej. Zobaczymy, czy te słówka już znacie. Ale najpierw porozmawiajmy o celach lekcji wszystkich w tym dziale. Vocabulary, style, adjectives, phrasal verbs, clothes. Czyli mamy poznać, słuchajcie, przymiotniki stylu, a także czasowniki związane z ubraniami. Czyli na przykład zakładanie na siebie, zdejmowanie i tak dalej. Grammar, relative clauses, some, any, no compounds, the future. Czyli mamy tutaj zdania z relative clauses, wyrażenia some, any, nic i rozmowa o przyszłości. Od razu Wam powiem, że rozmowa o przyszłości w języku angielskim gramatycznie jest najprostsza. Speaking, complimenting people, giving and responding to compliments, czyli mówienie ludziom ładnych rzeczy, a także właśnie dawanie komplementów i odpowiadanie na nie. And writing a comparison, linkers of contrast, czyli pisanie porównania i łączniki kontrastu, czyli przeciwstawne. Ale o tym dopiero szczegółowo później. Najpierw zajmijmy się, słuchajcie, tymi style adjectives, bo to są pierwsze słówka, z którymi będziemy mieli do czynienia w tym. W dziale numer 4. Ostatnio Was, słuchajcie, pytałem z różnych słówek, które są z tego działu. Chill out, wyluzować się, compartment, przegroda lub komora, dance floor, parkiet, design, projektować lub projekt, designer, projektant, fold, składać lub zginać, fur, futro lub futrzany, give somebody a lift, podwieźć kogoś, goldfish, złota rybka. Pamiętajcie, że wszystkie goldfish to są najczęściej karpie. Have something in common, mieć coś wspólnego, hiking boots, buty turystyczne lub treki, launch, wprowadzać produkt na rynek, leather, skóra lub skórzany, czyli zauważcie, że w przypadku słów typu fur i leather, one są zarówno w formie rzeczownika, jak i przymiotnika. Plug something into, wtykać, pointed, szpiczasty, rectangular, prostokątny, screen, ekran, stiletto, szpilka, ale tu chodzi oczywiście o szpilki na zasadzie butów. Strict, surowy lub wymagający lub ścisły, jeżeli jest nauczyciel strict, to jest właśnie taki wymagający. Survival situation, sytuacja awaryjna, tweet, publikować na portalu Twitter i variety, zróżnicowany. Wtedy mamy nasze magiczne przymiotniki stylu. Casual to będzie nieformalny, czyli taki zwykły strój, który nosimy na co dzień, jak ja mam teraz. Colorful, kolorowy, więc znowu taki jak mam teraz, bo mam koszulkę, która ma 1, 2, 3, 4, 5 colors. Bobek, nic nie widzę. Przesuwasz mi tu coś i ja nie wiem, gdzie jestem. Comfortable, to jest ważne, żeby to tak wymawiać, a nie komfortable. Comfortable, wygodny. Conventional, konwencjonalny. Fashionable, modny. Formal, formalny lub oficjalny, czyli taki strój, na którym idziemy na przykład na rozmowę o pracę albo w jakieś takie wyjątkowe miejsca, na wyjątkowe wydarzenia. Glamorous, efektowny lub zachwycający, też jako wytworny. Impractical, niepraktyczny, loose, luźny. Old fashioned, staromodny, sporty, sportowy, tight, ciasny lub obcisły. I trendy, modny. I to są właśnie przymiotniki, którymi będziemy się dzisiaj zajmować. Listen and repeat the adjectives. Use them to describe the clothes in pictures 1 to 10. So, Bobek, wyjdź proszę Cię, Jezus, dziecko, chodź. Chodź, Bob. Chodź, usiądź tu.
sensu. Okay. Let's listen and repeat the words. CD 1, track 32. Casual. Casual. Colorful. Colorful. Comfortable. Comfortable. Conventional. Conventional. Fashionable. Fashionable. Formal. Formal. Glamorous. Glamorous. Impractical. Impractical. Loose. Loose. Old-fashioned. Old-fashioned. Sporty. Sporty. Tight. Tight. Trendy. Trendy. No i słuchajcie, dla facetów może być trudne rozgraniczenie, co jest co i po co i w ogóle. I powiem wam, że tu są takie jakby podchwytliwe te wszystkie stroje, dlatego też niektóre pasują do kilku. I uwaga. Na przykład, the trainers in four are very sporty. Tak, są sportowe. The hat in five is glamorous. Ale po kolei. What is number one? No, jego to mega opina jak baleron. So it will be tight, ciasny. Number two. No, jest taka jak gwiazda filmowa, więc jest taka modna. Fashionable. A czy mi to w ogóle nagrywa? Chyba tak właśnie świeci lampka. Number three. Three can be, for example, I think colorful. Colorful po amerykańsku właśnie dlatego podkreśliło. Piszemy bez U. Number four. Let's find it. So this is a person who was jogging. So it has to be sporty. Mi się wydaje, że to jest ten aktor z Thora, jakoś tak wygląda. William Hemsworth, czy jak on tam ma. Ok. Number five. What is number five? Co to może właściwie być? Ok. Old fashioned. Old fashioned. Number six. Comfortable. Chociaż nie wiem, czy to jest comfortable, bo ja bym w życiu w jeansach w domu nie siedział. Number seven. Oh, this is loose, yo. Number eight. Eight can be casual. Taki zwyczajny strój do wszystkiego. Number nine. To jest fajne takie pokazanie przeciwstawień jakby, czyli jakieś takie buty na błocie, no to one wtedy będą impractical. Niepraktyczne do impractical. Niepraktyczne do sytuacji. Ok. And number 10. What can be number 10? Formal. Takie wystrojone to formal. Ok.
OK. And now write the correct words in your notebook. Musimy teraz te jakby odpowiednie definicje albo opisy przyporządkować. My aunt loves shoes. She has lots of trainers, which are all very trainers. Trampki, buty sportowe, so they have to be sporty. They're also very because she always buys the latest styles. Najnowsze style. So they have to be trendy. Okay. Her favorite shoes are the high heels she wears on Saturday nights. They're really... No jakie są te ulubione buty? No na pewno nie mogą być zwykłe, więc glamorous. On un but. But so, no i oczywiście impractical. I tu mi się kojarzy historia moich koleżanek, które mi opowiadały o rodzajach butów. To jest ciekawostka dla panów, słuchajcie. Kobiety mają trzy rodzaje butów, samych szpilek. Pierwsze to są do chodzenia, czyli takie, w których da się chodzić. Trzecie to są do chodzenia do pół godziny, czyli takie, które są do chodzenia, żeby się pokazać, ale jednak są tak niewygodne i dramatyczne, że lepiej w nich za długo nie chodzić. I trzecie są, słuchajcie, butami do siedzenia. Czyli jeżeli macie super ekstra cool buty z mega wysokim obcasem, ale nie do końca umiecie na nich chodzić lub są tak bardzo niewygodne, to wtedy one służą do tego, żeby usiąść i je pokazywać na siedząco. Tak więc nigdy się nie da zrozumieć kobiet, no i tych wydatków na buty i nie tylko. Więc no trochę creepy, do siedzenia, do chodzenia, weź to ogarnij w ogóle, ale niech mają, niech się cieszą, więc cóż. I tried them on and I couldn't walk. She's a business person, so she also has a lot of very shoes. Na spotkania biznesowe pójdziemy w butach formal. She has to stand up a lot. So her work shoes are all very... No i właśnie, jeżeli ktoś ma stojącą pracę, to jakie musi mieć przede wszystkim buty? Comfortable, wygodne. They can't be too tight. Nie mogą być za ciasne. What is her business? She has a shoe shop, of course. Oh my god, no way. No, moja mama też miała sklep obuwniczy, co oznacza, że miała 100 miliardów butów i dobrze, że w sklepie obuwniczym był jakiś tam magazyn, bo przynajmniej było gdzie to trzymać. O, nie wiem. Ja to tam za butami nie jestem, byle by były. Chociaż może dlatego, że jak ktoś ma nogę 48, no to wtedy ciężko mu jest znaleźć coś fajnego, tylko musi brać jak leci. Być może to jest powód, ale ogólnie dla mnie czas na zakupach, jak dobrze wiecie, to nie jest dla mnie. To jest jakaś makabra. Kiedyś rysowałem, jak chodzi facet, a jak chodzi kobieta. In your notebook, complete the sentences with the correct words from exercise 1. I don't like wearing boring black and grey clothes. I prefer... No więc jeśli ktoś nie lubi szarych i czarnych, to na pewno woli colorful designs. Those plain leather shoes are very... Plain oznacza bez jakichkolwiek wzorków. So they can be very... I prefer more unusual designs. Czyli takie konwencjonalne, jakieś zwyczajne, bez jakiegoś wow. So they are conventional.
Okej. Three. My dad isn't allowed to wear clothes at work. His office is formal, so he wears a suit. Więc jakich isn't allowed, nie może nosić. So casual. Okay. My sister is always very trendy. She never wears anything. Czyli jak jest coś very, ktoś very trendy, to na pewno nie ubierze takich starych. So old fashioned. This skirt is too. I need a smaller one, a smaller size. Czyli jest za luźna. I teraz uwaga. Zadanie dla Was do zrobienia na Teamsa. In pairs, ask and answer questions about your favorite clothes and accessories. Więc uwaga. Każdy wybierze jego ulubiony przymiotnik dotyczący tych ubrań. Czyli czy najbardziej lubicie kolorowe, czy może loose, czy old fashioned, czy sporty. A dodatkowo wybierze sobie ulubioną część waszej garderoby. Typu I love my i co właśnie lubicie i jakie one są. Na przykład macie tutaj I love my red trainers, they are so comfortable. Więc teraz ładnie, pięknie do dzieła i jak się połączymy na Teamsie, powiecie mi i zrobimy też zadanie czwarte.